Witam wszystkich w 20 odcinku Będzie grane w Days Gone. Dobra, udałem się do obozu Coplanda, bo miał jakoś dla mnie misję. Znaczy ma jakoś dla mnie. Co do fabuły, to jest... Tutaj mnie kieruje. Aha, do Boozera. No dobra, zanim się tam udam, pójdę do Coplanda, zobaczymy co... Co ode mnie chce. Masz jakiś problem? Jeszcze amunicję bym... Zobaczę. Nie, w sumie mam pełno. Tłumnik też mam. Dobra, to co? Spoko. Nie masz dość kasy? Czego potrzebujesz? Zobaczmy w szafie, co mam. Aha. Snajperkę to zostawiam u Boozera. Mam nadzieję, że tam będzie. Dick, zobaczmy, co chce. Coś, co cię może zainteresować. Tak, nie liczyłbym na to, Coop. Jestem zajęty. Zbyt zajęty, żeby usłyszeć o obozie wieczystych? Tu, w górach kaskadowych? Wieczyści tutaj? Gdzie? Tak czułem, że się zainteresujesz. Podobno ty i Boozer nieźle od nich oberwaliście. W sumie to dawno Boozera nie widziałem. Gdzie, Coop? Niedaleko Separation Meadow. Flag. Pewnie kojarzysz. Widziała ich na własne oczy. Miała ich obóz, kiedy robiła kurs po zapasy. Nie bój nic. Zajmę się nimi. No dobra. Musimy wyeliminować obóz wieczystych. Jak wiemy, to Deacon nie lubi ich bardzo. Dobra, co? Udamy się tam. Myślę, że sobie dojedziemy na spokojnie. Motocyklem. Jeszcze sobie wezmę apteczkę, użyję. No i dobra, 700 metrów. Co ona znowu chce? Dzwoni. Dzwoni, mówię. Chociaż się odzywa. Myślałam, że już wróciłeś. Znalazłeś dziewczynę, Lisę? Nie, nie. No, wieczyści ostro ją poharatali i ona... przeżyła. Teraz będziemy jeszcze bardziej do tyłu skopani. A spójrz na to z innej strony, tak? Jedna gęba mniej do wykarmienia. Weź nie pierdol, tylko rusz dupę i znajdź mi jakieś ciepłe ciało, albo nie będzie żadnych gęb do wykarmienia. Jak słyszeliście. Dobra, już się za to biorę. Tucker tylko do pracy potrzebuje. Dziecko czy starsza osoba? Nieważne, aby do pracy. No i dobrze, że Deacon skłamał, że Lisa nie żyje, chociaż da spokój jej. A u żelaznego Majka będzie na pewno jej dużo lepiej. Dobra, już się zbliżam. Nie chcę też tak za blisko podjeżdżać, bo może bym tak... No dobra, źle jadę teraz. Świetnie. 61% jeszcze broń mam. Wytrzymałość. A to za to? Mięsa już nie ma. A tutaj coś będzie? Też nic. Dobra. Jedziemy dalej. Zastanawiam się, czy podjeżdżać. Nie śpisz? Boozer. Nie, Dick. Tylko trochę kiepsko się czuję, wiesz. Słuchaj, jadę właśnie na Separation Meadow. Coop mówi, że jest tam obóz wieczystych. Wieczyści? Tak daleko na północy? Ta, Boozer. O co w ogóle chodzi tym gościom? Alkaj mówi, że wieczyści nas szukali. I że wyznaczyli nagrodę za nasze głowy. Że co? Jak to w ogóle możliwe? Znaczy, jasne, zajebałem paru tych pierdolniętych sukinsynów, ale nigdy jakoś specjalnie. Więc przynajmniej nie pamiętam. Tak właśnie myślałem. Wieczyści. Bez odbioru. Dobra, zatankuję i udam się tam. Właśnie tak.
na piechotkę. Bo już jest dość blisko. O, bo dobra, podjadę, może zaryzykuję. Tu sobie stanę. A to nie jest to miejsce, gdzie... Aha, trochę dalej. No ta wieża. No dobra, udamy się. Znów się tu zagnieździli. Kurczę, a. O, dobra. No i Boże. Dziecinka. Dobra, jestem już. Nie, chyba jeszcze sobie podjadę bliżej, bo myślałem, że to właśnie już tutaj. To jest tylko 8, więc nie będzie problemu z nimi. Więc tutaj widziałem kogoś. Kurczę. Łapka. Mora biegnie następny. Chce się ukorzyć? E? To się ukorz! Został ukorzony. Nie ma ucieczki! Dajemy uwolnienie! O, posiłki! Czysty sukinsynu! Masz tutaj swoją ścieżkę! No niestety, że byłem głośno. Przyjechały posiłki. Ale dobra. Nie,
Myślę, że nie będzie problemu się pozbyć ich. Szukacie mnie? To nie znaleźliście. Banda pojebanych typów. Co to będzie? Czterech zostało. Skrzywdziliście mojego brata i wiecie co? Czas na rewanż! Strzelać go! Wycofuję się! No właśnie, Boozera. To oni mu to zrobili. Headshot. Dawaj! Dobra, jeszcze jeden gdzie został. No dobra, co? Teraz mam zrobić? Gdzieś jeszcze jeden jest. Tylko gdzie? No i gdzie on jest? Przygotował ci miejsce. Chcę tutaj ze mną przyjaciół. Ostatni został. No ale go nie widać nigdzie tutaj. No nie ma go.
Gdzie on się schował? A, jest gdzieś tutaj. Dobra, mamy go. Dobra, udało się. Kołb załatwiony. Tamci wieczyści nie będą już nikogo niepokoić. Dobrze to słyszeć, Sencho. Gadałem niedawno z Manim i paroma innymi osobami. Wiem, że zrobiłeś wiele dla tego obozu, dlatego chciałem ci podziękować. Bez odbioru. Dobra, zemsta za to, co zrobili Boozerowi. Jest już po zemście, znaczy. Wybiłem co do J. No i dobra, tylko została teraz ta główna misja. Tak więc tam się udaje. Sobie dojedziemy może, co? Razu zatankujemy tam właśnie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tylko kurczę, chciałem zatankować, to już mi do misji przenosi chyba od razu. Zobaczmy. Dobra, mamy się przespać. Tylko nie ukrywam, bym sobie właśnie zatankował, ale chyba nie mogę, niestety. Tak więc zostaje tylko się przespać. Dobra. Tak już zaczniemy w następnym odcinku, no ale zobaczmy. Uzupełnijmy. Chociaż apteczka. Boozer śpi. Buzer drzwi dyma. Coraz gorzej z nim. Jezu Chryste. Buzer, co jest, kurwa? Ja słyszałem. Słyszałem głosy. A ty, Dick, ty też je słyszałeś, nie? Nie, nic nie słyszałem. Buzer, masz zakażenie krwi. Wcale nie. Tak, Boozer, masz! Popatrz tylko na to! Nie muszę nigdzie patrzeć. Chodź, potrzebujesz pomocy. Słuchaj, nie potrzebujesz. No chodź. O kurczę. Jakie oczy ma. Co z nim będzie, ciekawe. Jest coraz gorzej. Idź z Boozerem do swojego motocykla. Za to, że próbowałem odstrzelić ci głowę. Znaczy, naprawdę coś widziałem. Nie ma tej mojej snajperki. Nie ma, no. Myślałem, że zostanie.
No niestety. Ostrożnie, hej, patrz pod... No na razie niech będzie kusza. Ale to wszystko było w mojej głowie, wiesz. Tak, tak, wiem, wiem. Idź powolutku. Słyszałem je, Dick. Ja naprawdę, Dick. Kroki, one dudniły mi w głowie. Buciory. Jeszcze tylko kawałek. Ale lepszej powódki chyba Deacon nie miał, nie mógł mieć. Kurczę. Nie potrzebuję pomocy. Umiem chodzić. Do cholery. Umiem chodzić. Dobrze. Dobrze. Po prostu nie wiem. Tak. Dobra, chodź. Dalej. Musimy jechać. Zaraz. Zaraz, zaraz. Co? Gdzie jedziemy? Ja nie... To tylko krótka przejażdżka, Boozer. Rozjaśnię ci w głowie. Przejażdżka? Dobra, dobra, okej. To będzie dobre. Powietrze. Jest na południe do... O, Lost Lake. Czyli tam, gdzie... O kurczę, daleko. Lost Lake, no to tam, gdzie... Lisa pojechała. No dobra. Tak więc w następnym odcinku udamy się w to miejsce. Sobie jeszcze zapiszę. Na wszelki wypadek. No i w następnym odcinku udamy się od razu do tej misji głównej. Sam jestem ciekaw, co tam będzie. A na chwilę obecną was żegnam. Do usłyszenia. Cześć.